Tym razem postanowiłem powiedzieć parę słów o liberalizmie holistycznym, to znaczy takim całościowym liberalizmie, bo już od dawna zastanawiało mnie, dlaczego właściwie prawica i lewica, które jakby zajmują pozycje skrajne od liberalizmu na boki, że tak powiem, zazwyczaj biorą sobie z liberalizmu to, co im się podoba. Czyli na przykład prawica weźmie sobie wolność gospodarczą, ale już na przykład niekoniecznie wolność taką zwykłą obyczajową swobodę. Lewica z kolei odwrotnie, to się dzieje właściwie cały czas. Tak jak Obama w swojej książce, swoją drogą, żaden z niego liberał, bo kiedy były strzelaniny z udziałem czarnych nastolatków i policjantów, to przypodchlebiał się czarnej społeczności, także tak liberał nie robi. Liberał jest ponad rasami i zwraca uwagę na jednostki, a nie na społeczności. No ale zauważył bardzo interesująco kiedyś w swojej książce Odwaga Nadziei, że zazwyczaj jest tak, że niektórzy widzą tylko wolność broni, a inni widzą tylko wolność właśnie obyczajową, czyli jedni widzą wolność do marihuany, ale już nie chcą wolności do broni, a drudzy odwrotnie, do posiadania broni itd. No i to jest oczywiście prawda. Mało jest takiego, z jednej strony liberalizm jest najpotężniejszą ideologią współczesnego Zachodu, i to od czasów oświecenia już właściwie, no już na pewno od XIX wieku była to zawsze jedna z potężniejszych, i do liberalizmu po II wojnie światowej i po totalitaryzmach jakby taki naturalny, tak jak była wcześniej ucieczka od wolności, to teraz jest ucieczka do wolności, bardzo słuszna, po totalitaryzmach. I jest pewien konsensus liberalny do pewnego stopnia, że pewnych wartości już, zwłaszcza natury humanitarnej, nie się nie podważa. I pod tym względem liberalizm odniósł zwycięstwo, ale jakby nie korzysta się z pełnego potencjału, jaki daje ideologia liberalna. I o tym chciałem powiedzieć, właśnie promując coś, co bym można nazwać liberalizmem holistycznym. Zamyślam kiedyś napisać na ten temat jakąś książkę albo jakąś inną większą publikację, ale na razie to tylko zaznaczam temat, że można by zrobić coś takiego, że rzeczywiście kierować się zasadami liberalnymi właściwie przez cały czas i robić to naprawdę konsekwentnie, nie tak sobie wybierać, nie stosować takiego pick and choose, jak mówią Amerykanie, tylko rzeczywiście kierować się tymi wartościami liberalnymi przez cały czas. Na przykład, jeżeli chodzi o, weźmy przykład ubezpieczeń społecznych. Teoretycznie liberał powinien być przeciwny nadmiernej regulacji, nadmiernej dystrybucji dóbr, dlatego że jakby pieniądze są lokowane od osób, które są, no, zarabiają, czyli jakby się rozwijają, a liberał powinien. Wolność gospodarcza jest tylko przedłużeniem dla prawdziwego liberała wolności decydowania o swoim losie i o zabiegania o szczęście. Także de facto liberał nie może być zwolennikiem bardzo szerokiej redystrybucji i wysokich podatków. No nie może być. Ale z drugiej strony nie może też nie widzieć połączenia między jakimś tam poczuciem bezpieczeństwa i tym, że tylko społeczeństwo, które się czuje bezpiecznie, może w ogóle rozwijać w sobie upodobanie do wolności. Najpierw zgodnie z gradacją potrzeb, czyli najpierw trzeba widzieć, że się jakoś tam przetrwa, jest szansa przetrwania, a dopiero później, dlatego uważam, a dopiero później na przykład właśnie liberalizm. Dlatego uważam, że bardzo słuszne jest podejście, że powinien istnieć niewielki socjal, który powinien stanowić taką korektę i pewne zabezpieczenie, właśnie dlatego, że społeczeństwo dopiero wtedy ma szansę jakby skupić się na podążaniu ku wolności, że tak powiem. Żeby było odpowiednio dużo, bo oczywiście tak jak mówił kiedyś Jeremy Bentham, zresztą utylitarysta i liberał, który mówił, że celem społeczeństwa powinna być the greatest amount of happiness for the greatest number. Czyli największa ilość szczęścia dla największej ilości ludzi, the most happiness chyba to było, for the greatest number. No w każdym razie, zgodnie z tym powinno się jakiś tam socjal jednak przeznaczyć, żeby to była ta korekta rzeczywistości, rzeczywiście ten duży odpowiednio procent społeczeństwa mógłby być szczęśliwy i wolny.
Także absolutnie nie rozumiem tutaj libertarian, którzy uważają się za spadkobierców tradycji liberalnej od Locke'a, próbują ukraść tego Locke'a, a są całkowicie przeciwni wszelkiej redystrybucji. Tego nie rozumiem. Nie rozumiem także podejścia do całkowicie państwa minimum, dlatego że państwo minimum mogłoby być podatne na rozmaitego typu wstrząsy i mogłyby je obalić na przykład jakiś pierwszy lepszy samozwańczy związek zawodowy czy jakaś inna banda i dlatego nie uważam, że wynik byłby liberalny. Myślę, że właśnie państwo libertariańskie by mogło być paradoksalnie zamordystyczne, jeżeli by się rzeczywiście zajmowało tylko wojskiem, policją i tak dalej. Myślę, że państwo potrzebuje trochę ciężaru, trochę grawitas, żeby przetrwało. No, a jeżeli państwo nie przetrwa, no to mamy anarchię, a nie wolność. Także uważam, że liberalizm nie powinien nas kierować do odpowiedzi pod tytułem państwo minimum. Jeśli chodzi o uchodźców, to jak najbardziej powinno być tak, jeżeli ktoś się stara i być tym imigrantem, no, zacznijmy od imigrantów zarobkowych. Jeżeli ktoś się stara być tym imigrantem i ma i rzeczywiście no, ma jakieś tam wykształcenie albo ma chęć pracy, załatwi sobie jakąś możliwość pracy w szczęśliwych państwach zachodu, to oczywiście liberał zawsze coś takiego poprze. Ale należy znowu pamiętać także o drugiej stronie medalu i też wiedzieć, że jeżeli się przyjmie ogromne ilości migrantów, już w sumie wszystko jedno, czy uchodźców, czy migrantów tak naprawdę, bo tutaj jest rozgraniczenie typu humanitarnego, ale z socjologicznego punktu widzenia jest to samo. Jeżeli się przyjmie za dużo ludzi, którzy się totalnie nie mają szansy zlać z naszym społeczeństwem i stanowić jego wartościową część, to wtedy zgodnie z liberalizmem nie powinniśmy powiększać po prostu liczby ludzi o antyliberalnych poglądach w naszym społeczeństwie, właśnie żeby uchronić liberalizm. Tak jak kiedyś Keynes mówił, że jeśli jest kryzys gospodarczy, to przede wszystkim trzeba ratować liberalizm. Także to coś w tym stylu, myślę, że taka korekta by także powinna być podjęta. Trzeba pamiętać, że liberalizm oznacza wolność do realizowania naszych aspiracji, do rozwijania się jednostek. Nie można, liberał nie może być rasistą, nie może być zwolennikiem niekontrolowanej imigracji, nie może być całkowitym przeciwnikiem imigracji wszelkiej, nawet tej ludzi zasłużonych, zdolnych itd. Tego typu, więc w pewien sposób liberalizm gwarantuje pewną moderację także, skupiając się na jednostce, a nie na stadzie. Liberalizm nie akceptuje żadnych postmodernistycznych teorii postkolonialnych i antykolonialnych i tego typu uogólnień, dlatego że kolonializmy były różne i tak samo jak ludzie są różni, tak samo historyczne przykłady były różne. Także liberalizm jest w pewien sposób ideologią antyideologiczną, przez to, że jest indywidualny. I w tym myślę tkwi jakby ogromny potencjał liberalizmu. I tam, gdzie nie bez kozery, tam, gdzie bardziej znane są pisma, na przykład Voltaire'a czy Johna Stuarta Milla, społeczeństwa zazwyczaj funkcjonują trochę lepiej. A tam, gdzie liberalny światopogląd jest zastąpiony przez albo jakiś konserwatyzm, albo klerykalizm, albo postmodernizm, albo coś w tym stylu, neokolonialne jakieś, czy postkolonialne rzeczy, postmodernistyczne. Jest z wolnością od razu dużo, dużo gorzej. Liberalizm także już się zajął już w XIX wieku doskonale rozróżnieniem tym, co jest wolnością słowa, co jest mową nienawiści. Jeżeli się powie, że dzierżawcy podatków są złodziejami, to jest to wolność słowa, jak powiedział John Stuart Mill, ale jeżeli się to powie wobec rozsierdzonego tłumu, który stoi pod domem dzierżawcy podatków, to mogłoby być to nawoływanie do przemocy. Także i ten problem liberalizm nam rozwiązuje. Także być może zamiast się tak cały czas szarpać ideologicznie od lewa do prawa, należałoby zwrócić uwagę właśnie na ten potencjał liberalizmu takiego traktowanego naprawdę serio, czyli takiego liberalizmu holistycznego, a nie tylko takiego, z którego jakby cząstkowego, jak sobie niektórzy wybierają.